jak ktoś trafi w złotą oponę, to zdobywa największą ilość punktów z możliwych. Ja, to jest gorące. Teraz czas na mnie. Pasowałoby w złotą trafić, nie? Nie, nie, nie. Dobra, idę do domu. Cześć, cześć. Witam, z tej strony Kuba z kanału PNTCMZ Football. Dzisiaj jestem znowu z Soccer Mike'em, siemanko. I według mnie dzisiaj podejmiemy się najtrudniejszego challenge'u piłkarskiego, jaki kiedykolwiek, jak na razie, miałem na swoim kanale YouTube'owym, ponieważ będziemy starali się uderzać do 6 opon, które znajdują się gdzie? Na boisku. Innym niż to. I będziemy się tam za chwilę przenosić. Także myślę, że nie będziemy przedłużali. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, taki niespodziewany wstęp wyszedł. Ale oczywiście wpadajcie też do sklepu eleventimsports.pl, gdzie możecie zakupić w najlepszych cenach najlepszy asortyment piłkarski. I my do pierwszej konkurencji przenosimy się na boisko, na legendarnej Sosnowiance Stanisław Dolny. Więc mamy tam ustawione 6 różnych opon, różne punkty. Pierwszy trafiamy z 11 metrów od brameczki i zobaczymy, kto zgromadzi więcej punktów. Następnie wracamy do drugiej konkurencji, czyli do siatko nogi. Także zostawcie pod tym filmem 15 tysięcy łapeczek w górę i lecimy z odcinkiem. Mamy ustawione różne opony. Złota, ponieważ jest złota, jest liczona oczywiście za najwięcej. Tu mamy tak. Oczywiście samo okieneczko to mamy 10 punktów, jeżeli trafimy tutaj. Tu mamy 5 punktów za przysłupeczku, tu na samym środku mamy 15, tutaj, ponieważ jest to złota, to mamy 20, tutaj, jak powiedziałem wcześniej, 5 punktów i 10 punktów. Jak najszybciej będzie trzeba oddać te 10 uderzeń i zobaczymy, ile zgromadzimy punktów. Dodatkowo uderzenie w bramkę to jest po prostu jeden punkcik, że jak ktoś, wiesz, nic nie trafi, to żeby chociaż coś zdobyć. Dobra, także zaczynamy. Okej, to 3, 4. Zaczynam, dobra. Ej, chociaż w sumie, tak naprawdę, to mogłem przegrać, bo bym sobie zobaczył, jak to wygląda i czy będę miał presję, czy nie. Dobra, zaczynamy pierwszą serię. Nie no, niemożliwe! Jest! Jest! Lecimy dalej. No jest! No dalej. Jaka seria! To jest niemożliwe. Ostatnia piłka jeszcze chyba, tu to się odbiło. Nie, to się odbiło. Także teraz czas na Majka. Ciężko ci będzie. Ciężko to będzie pobić, ale spróbujemy. 24. No, próbuj, próbuj. O, 24. Ej, ja już na tej nacho najwięcej punktów. Kurde! I ostatnia. Czyli jak na razie wygrywam 1-0. Lecimy z kolejną serią. Czyli mamy tak, jak na razie udało mi się wygrać pierwszą konkurencję. Przechodzimy do drugiej, czyli do tej siatko nogi. Myślę, że to będzie na pewno bardzo fajne, ponieważ jakieś przewrotki to pewnie spróbuję zrobić. Coś tego typu. Gramy do 5. Dobra. I zobaczymy, kto wygra. Tylko taka jedna runda i następnie wracamy z powrotem na boisko do Sosnowianki. Dobra, zaczynamy. Ja pierwszy startuję. Raz może się odbić od ziemi. O! 1-0. To ja przegrywam, zaczynam. Ja, ale to jest gorące! Cztery.
mamy tak. Tutaj udało ci się teraz wygrać. Przechodzimy do kolejnej konkurencji znowu na boisku. Także lecimy tam. Teraz postanowiliśmy zrobić coś naprawdę bardzo trudnego. Ustawiamy po 5 piłek, lecimy drugą serię. Piłka musi przelobować tą bramkę, następnie wpaść tam, do której jest opon. Jeżeli trafimy w bramkę, no to powiedzmy, że dajemy od razu 2 punkty, niech będzie więcej. A reszta punktacji pozostaje bez zmian. Na kolejną konkurencję. Troszeczkę wyobraźnia mnie już tu poniosła, bo mamy 30 metrów. I żeby tutaj trafić do jakiejś opony, to już trzeba być tylko Kevinem De Bruyne. No to zacznę. Zaczynaj, zaczynaj. Jeszcze robimy tak. Mówiliśmy o tym wcześniej, ale żeby było, że oficjalnie się zgadzasz. Uderzenie w oponę 5 punktów, bo naprawdę ciężko jest tutaj trafić. Idziesz na to? Pewnie. Myślę, dobra, że to lecimy. Było blisko. Ale 2 punkty za bramkę są. Chyba do 5 punktów, tak, 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 nie, jest 7 punktów, dawaj. Nie! Ajajaj. Ale już to było blisko, dawaj, no. Nie! I ostatnia. Dawaj, no. No nie. Ale wszystko było blisko, trzeba przyznać. 9. Mogło być lepiej, ale zobaczymy, jak pójdzie Kuba. Dobra. Także czas teraz, ludzie, na mnie. Ty miałeś ile punktów? 9. 9 punktów z takiej odległości, no dobra. Poczekaj, damy tą... Zbyt mocno tu uderzam, trzeba lekko. To samo miejsce. Dobra, trzeba się skupić na tą stakę. No ale 5 punktów jest. 7 w sumie. Bo jedno do bramki wpadło. To wygrałeś. Coś mi się wydaje, że ta złota tam opona, to służy tylko do ozdoby. Nie ma szans z nim trafić. Starajmy się tu strzelić. Oj, oj, oj! Ale okno. Podobało się? Tak. Ale nie powtórzę. I ostatnia. Ale ważne, że była niebieska. Dokładnie. Świetna. Dobra. Teraz czas na mnie. Pasowałoby w złotą trafić, nie? Musi trafić lepszy. O. Nie! 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 Dobra, idę do domu. Dzięki. Do cześć, zobaczenia. Cześć. Nie! To jest niemożliwe! W złotą trafiłem! Myślałem, że mam jakieś szanse. Nie, nie wierzę, serio. Spokojnie, odegra. Znowu w złoto. Znowu w złoto. Zobaczymy. Dobra, już nie. Spokojnie, nie odegram. Nie przesadzajmy. Odegram się. Nie, ja już teraz byle jak uderzam. To już nie można to iść dla mnie. Okay. Sobie trafię tam w dół. Aj, 5 punktów. Dobra, będzie. I tak jestem zadowolony. Z tej pierwszej piłki. Idealnie przed intro. Dobra. Ciężko. Przez to przeleciało właśnie? Bo to było aż tak czysto, tak, że nie było żadnego styku. Zawsze się odbijało i było wiadomo, a to tak przeleciało idealnie. Nie, pewnie trzeba na powtórkę. Jeszcze nie włączmy powtórkę, dajmy to. Dobra, także to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli się wam spodobało, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, no i wpadajcie na dalszą część do Soccer Mike'a. Linczek macie oczywiście w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się.